Bezpieczeństwa w sprawie włączenia ulic Rusałek i Norwida do obszaru strefowego parkowania. W paragrafie pierwszym wnioskujemy o włączenie ulicy Norwida i Rusałek do strefy płatnego parkowania. Uzasadnienie, że wymienione ulice należą do osiedla oficerskiego, a nie zostały włączone w obszar strefy płatnego parkowania, w którym objęte jest to osiedle. Do tego będzie strefa. Tak, ale chodzi o to, że wyjazd z tych ulic i tak nie jest na ulicę Grochowską, także mieszkańcy, jeżeli te dwie ulice nie wejdą, a nie ma innego wyjazdu, tylko na Grochowską, wjazd jest Grochowski, wyjazd jest na Grochowską, także jak ci mieszkańcy zostaną pozbawieni możliwości kupienia identyfikatora, no to może dochodzić do takiej sytuacji, że mieszkaniec będzie musiał parkować przez całą dobę, przez dzień, na Grochowskiej musi płacić za to, żeby, a potem ktoś inny ustanie. To jest wyjazd jest tylko z Grochowskiej, bo z jednej strony z Białka, z drugiej ogródki działkowe, także tu niestety nie możemy mieszkańców pozbawić i mieszkańcy byli pewni, że oni są włączeni w objęcie strefy płatnego parkowania, ale po nim żeśmy wysłali pismo do ZKIT-u z zapytaniem, czy na pewno te dwie ulice nie są włączone w strefę i ZKIT co tak, one nie są włączone w strefę i prosili, żeby to żeby ktoś radny miejski zrobił poprawkę i wniósł, ale ja wolę mieć najpierw uchwałę Rady i dopiero później wrócę się z tym do radnego miejskiego z podjętą uchwałą z pismami od mieszkańców, żeby te dwie ulice zostały prowadzone. Pytanie. Czy została sprawa skonsultowana ze szkołą, czy jest jakieś pisemne opinia szkoły na temat tego właśnie tej decyzji? Teraz dlaczego? To jest decyzja bardzo ważna, ponieważ rodzice przywiążą dzieci sześciolatki do szkoły. Takiego sześciolatka trzeba zaprowadzić do szatni, trzeba takiego sześciolatka rozebrać, przygotować i puścić i dopiero wyjść. To nie jest tak, że tu się wypuszcza samochody. W związku z tym to jest olbrzymie utrudnienie dla rodziców przywożących małe dzieci do szkoły. I tego typu, bo oni będą musieli wtedy iść, szukać tego parkomatu, wykupić bilet i zająć się po prostu, zamiast się zająć dzieckiem. W związku z tym doprowadzi to do zakorkowania tych ulic, a wszystko robiliśmy, żeby ulicę odkorkować. Łącznie z tym, że było to. To jest moje pytanie. To jest zasadnicza sprawa, jeżeli nie ma opinii szkoły, nie została sprawa przekonsultowana ze szkołą, to jest po prostu bardzo niebezpieczna sytuacja. No nie są też inne szkoły. No właśnie, z którą szkołą została przekonsultowana ta zmiana tego parkowania? Żadna. Ale ja nie konsultował, nigdzie. Nie, to ja się po prostu pytam, bo to jest coś dostało. Ja nie pytam o Blachnickiego, pytam o szkołę, zespół szkół mistrzostwa sportowego, tylko o to pytam, no. Pani Małgosia Sosnowska. Ale ja pytam pana przewodniczącego komisji. Nie, strefa jest od 8 rano, także nie no, tutaj dzieci jeżdżą do szkoły, bo nie wożą dzieci. Ciężko im powiedzieć. I myślę, że jedna zasadnicza rzecz. Przy mieszkańcy nie mają głosu ważniejszego, że nie mieszkają tam całą dobę, a też przychodzi dziecko na 5, 15, 20 minut. Bezpieczeństwo dziecka jest priorytetem w tym mieście i wszędzie. To jest niezależne. Znaczy wszystko musimy podporządkować pod szkoły? Nie. W tym mieście tak wygląda z tego. Bezpieczeństwo dzieci, tak jest nasz obowiązek. Ale na strefie szkoły, w tych miejscach, gdzie jest strefa obecnie, jakoś sobie radzą. Mają parking szkoła. Nie ma żadnego parkingu. Jest tam zatoka, i myślę, że... To nie łaska, czy prowadzi do szkoły, to zaparkować. Pani Małgosia, chciałam zabrać głos i powiedzieć tak, że wydaje mi się, że jednak najważniejszy to jest tutaj sprawa mieszkańców. I faktem jest to, o co zapytał pan Jarosław, że jak wprowadzana była strefa, na przykład ulica Topolowa, to nikt nie wymagał, i tam są dwie szkoły, bo jest przy Lubomirskiego szkoła specjalna, a po drugiej stronie szkoła z oddziałami integracyjnymi przy Topolowej. I nie było absolutnie żadnej opinii. Wiele jest takich szkół w centrum. Sama dowożę dziecko do szkoły na Basztowej, gdzie nie ma się nawet gdzie zatrzymać, gdzie jest strefa i jakoś rodzice sobie z tym radzą, ponieważ dla rodziców Dziecko sześcioletnie to jest rok, 2-3 lata, a dla mieszkańców to tam jest całe życie, proszę Państwa. Pani Elżbieta. A mnie się wydaje, że jak będzie ta strefa wprowadzona do Rowowskiej, to tam będą parkować samochody takiej ilości, że też nie będą mogli ci rodzice sobie tam z powrotem z nimi gdzieś przyjechać. Więc myślę, że rozszerzenie tej strefy jest chyba tutaj dosyć logiczne. Ja tylko pytałem, czy była sprawa konsultowana, czy jest opinia szkoły, jakakolwiek. Nie występowaliśmy jako komisarz, ani jako Znaczy, ja bym chciała powiedzieć o szkole w pierwszej dzielnicy, w której pracuję, czyli ulicy Smoleńsk, i tam strefa płatnego parkowania jest od lat. Nasza szkoła ma 3 oddziały, już w tej chwili jest 3. rocznik, który był były dzieci 6-letnie w klasie pierwszej. To są klasy bardzo liczne, prawie 30-osobowe. I nikt nie konsultował ze szkołą, czy ona wyraża zgodę, znaczy w sensie rodzice, prawda, czy wyrażają zgodę na to, żeby tam była strefa własnego parkowania. Po prostu jest to takie miejsce, rodzic zapisując dziecko do tej szkoły, musi się z tym liczyć. I nie narzekamy na brak naboru, wręcz odwrotnie, po prostu musimy odmawiać rodzicom i rodzice nie mają żadnego problemu z dowozem dzieci i z odbieraniem ich z powrotem. Oczywiście nie mamy własnego parkingu, parkują rodzice przy ulicy, w miejscach przeznaczonych dla parkowania. I nic się nie dzieje. Kwestia odebrania dziecka to jest kwestia, czyli dowozu do szkoły nawet 6-letniego o 15, góra przy dziecku bardzo jakimś takim powolnym, góra, czyli przyjeżdżają, odjeżdżają. Ja myślę, że tu pytanie pana Mieczysława było może zasadne, nie wiem, ale szkoła ma 2 parkingi, można to rada Pani dyrektor, czy może rodziców, Rada Rodziców może spytać się Pani Dyrektor, czy udostępniła parking wewnętrzny, jeden po lewej stronie, drugi ten przy boisku i wtedy wiadomo, że strefa nie obowiązuje na wewnętrznych obszarach szkoły czy tam prywatnej posesji. I poza tym jeszcze nie wiem, jak jest przed tą zatoka parkingowa przed samym wejściem do szkoły. Czy to jest liczone jako do miasta, czy to jako teren szkoły jeszcze. Szkoła udostępniała obszar, to stąd, jeżeli to jest teren szkoły, ta zatoka, to jest poszerzenie, no wtedy tam strefa coś nie będzie obowiązać. Że to jest teren szkoły, jeżeli to jest ten chodnik do szkoły, to wtedy nie obowiązuje, ale to mówię, to trzeba będzie spytać Pani Dyrektor. Na długości, na szerokości chodnika jest teren miejski, na szerokości tego chodnika przy ogrodzeniu. I mamy to w planie zresztą remontowanie tego, bo to jest ujęte. Tam jest wjazd do szkoły, ja nie wiem, co tam jest, nie ma tam terenu. Nie, bo tam jest problem własności, tam jest właściciel i dyrekcja jest na etapie rozmowy już i miasto też wykupienia, zamienienia tego gruntu na inny dany właścicielowi, też to jest cały czas, jest to w trakcie. Ja myślę, że to szkoła zawsze może wystąpić do ZKIT-u o to, żeby jakiś tam fragment tego chodnika po prostu ograzić tylko dla rodziców na przykład, czy dla... Ja w żaden sposób nie uważam, że to jest wniosek zły, że wniosek o objęcie strefą. Ja tylko pytałem wyraźnie, czy sprawa została rozwiązana w ten sposób ze szkołą, ponieważ rodzice przywożą, to jest szkoła sportowa, specyficzna szkoła, tam już od rana, od 6 rano już są rodzice z dziećmi. Dobrze, że od 8 jest strefa, że obowiązuje, ale jednak przyjeżdżają te małe dzieci. Dziecka nie da się wyrzucić z samochodu i biegni, tylko trzeba go zaprowadzić do szatni, te małe dzieci, szczególnie jeśli chodzi o to. Rodzice będą mieli o tyle utrudnione, że będą musieli korzystać ewentualnie z miejsca, jeżeli będzie takie miejsce do parkowania. Bo trzeba było wystarczało zapytać. Ja nie mówię, że te ulice mają być połączone. Nie. Tylko, że chodzi mi o jak poszło ten problem. Czy są jeszcze jakieś pytania? To jeszcze ja myślę, że tam tych dzieci spoza regionu to chyba nie dużo przyjdzie. Bardzo dużo też szkoła sportowa. Teraz mam wszystkie szkoły. Niestety nie ma realizacji szkoły. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Nie ma jeszcze. 17 za. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał?